Witaj, Norbercie. Dzisiaj bohaterze tego meczu. Wygrałeś dla Wilków dwa biegi. Można powiedzieć, no, odwróciłeś te losy spotkania, kiedy to Waszka nie było i ty wziąłeś wszystko na swoje barki. Jak się czujesz z tym, że tak naprawdę miało być w tym meczu nie być, a jesteś ostatecznie bohaterem? No, na pewno każdy jest szczęśliwy, kiedy wygrywa i kiedy jakby to wszystko ma sens, to treningi i włożona praca, więc no bardzo się cieszę z tego. Byłem oczywiście przygotowany, bo wczoraj tutaj trenowałem. Te treningi dobrze wyglądały, ale wiedziałem też, jaka jest moja pozycja w zespole. Wiedziałem, że nie ma szans na start od początku. Ale byłem w gotowości, skoncentrowany i cieszę się, że mogłem dołożyć swoje punkty. A czujesz, że to jest taki game changer dla Ciebie w tym sezonie, że no, na początku było dobrze, wiadomo, współpraca z Markiem Cieślakiem, potem gdzieś tam się wszystko posypało, zdechło, a teraz jest szansa na to, że możesz być no jednym z głównych tutaj zdobywaczy, można powiedzieć, punktów dla Wilków do końca sezonu. Na pewno cieszę się z tego, że jakby wiem, w czym był problem. Na pewno te moje starty, to było oczywiste, że to jakby starty były problemem, ale ciężko było znaleźć źródło tych problemów. Szukałem dużo w sprzęcie. Na ten moment wiem, że to raczej problem był we mnie w kwestiach takich ruchów na starcie moich niepotrzebnych. Trochę ta technika się rozjechała, więc zawsze byłem dobrym startowcem, dużo nad tym pracowałem w poprzednich latach i w tym momencie myślę, że zmierza to ku dobremu, żeby do tych startów dobrych wrócić, bo tak jak mówię, wydaje mi się, że źródło tych problemów odnalazłem. A powiedz jeszcze ostatnie pytanie. W zeszłym roku zszedłeś tą ligę niżej, teraz jest drugi twój sezon tutaj na zapleczu PGA Ekstraligi. Czy widzisz różnicę, widzisz ten wzrost tej formy? Jak w ogóle patrzyłeś na tą ligę jeszcze dwa lata temu albo u progu zeszłego sezonu? Jak teraz po tych dwóch sezonach? Że to jest mocno, czy to taki zgrany frazes, że tu jest po prostu coraz silniej? Pierwsza liga jest naprawdę bardzo mocna. Myślę, że niektórzy zawodnicy, jeśli by zeszli z Ekstraligi do pierwszej, też mieliby bardzo duże kłopoty. To już nie jest tak jak kilka lat temu, że była duża przepaść między tymi ligami. Widać to na przykładzie tego, ile jest zawodników po prostu wolnych, dobrych też, którzy nie mają klubu, więc no, szczerze mówiąc, zastanawiałem się, kiedy schodziłem wtedy z Grudziądza do Poznania, jak to będzie. No i to potwierdzam, to co powiedziałem, nie jest łatwo. Dogratuluję jeszcze bycia dzisiaj no, kompletnym zawodnikiem z bonusem, dzisiaj zgodzę się komplet i powodzenia w resztę sezonu. Dziękuję bardzo.